Lufa, kochani, taki oto bukiet róż kupiłem w sklepie z kropkami za 19,99. Myślę, że za tą cenę to bukietu prawdziwych róż to bym chyba nie dostał. Zobaczymy, czy to jest dobra alternatywa. Krupnik róża edycja limitowana. 500 ml, 16%. Otwieramy. Kolorek, powiem Wam, zacny majtkowy, taki bieliźniany. Dobra, róża. No czuć różę. Nie jest to taki nachalny aromat, powiedziałbym, olejku różanego bułgarskiego. Tak, śmietanowy, no taki cream, no. Spróbujmy. Nie jest za słodki, jest gładziutki. Potem oczywiście lekki spirytusik. Fajnie smakuje, no jest słodycz. Ja myślę, to wszystko, co potrzeba. Jakbym to pił, no na czyste, ewentualnie z boku kawusia i już, no można sobie jakiś deser tym polać, albo siebie na 8 marca. Kochane panie, preferujecie róże w butelce, czy róże w wazonie? Różą w butelce skradniesz jej sen.